Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i jak widzicie nie bez powodu jesteśmy na naszym Magusiu na W50, dlatego że dzisiaj wreszcie uda nam się zakończyć tego menadżera areny, nieszczęsnego menadżera areny można by powiedzieć, dlatego że masa czasu, masa grzybów, masa tutaj poświęceń, że tak powiem, wynikała z tego, że coś takiego w ogóle zostało dodane do gierki i należało to rozwijać, no ale wreszcie uda nam się to zakończyć. Jak widzicie mamy niecałe 8,2 nowym kwadragintylionów runek uzbieranych. Mamy tutaj w ofierze 2,2 tego samego, co łącznie da nam ponad 10 nowym kwadragintylionów runek, czyli po prostu dobijemy S151, no i generalnie zakończymy tego zarządcę areny. Pojawi nam się ta piękna grafika, która symbolizuje jego zakończenie, no i przede wszystkim dostaniemy osiągnięcie runicznego imperatora, bo tak naprawdę głównie po to to robię, dlatego że kiedyś nie było tego osiągnięcia, no i ja po pewnym czasie całkowicie olewałem tą arenkę, jak już miałem maksymalne runki po prostu w swoich itemkach, no ale jak teraz pojawiło się jakiś czas temu to osiągnięcie, no to jednak musiałem dalej tutaj cisnąć, żeby po prostu to osiągnięcie sobie zdobyć, ale zaraz na spokojnie do tego przejdziemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać w komentarzach, na jakim wy etapie jesteście w tym zarządce areny, może dopiero zaczynacie, może też jesteście już pod koniec i tak naprawdę kilka dni, może kilka tam tygodni, no już tak, że go zakończycie, możecie pisać, chętnie sobie poczytam. Tak czy inaczej, no zarządca areny jest bardzo, ale to bardzo czasochłonny, no i generalnie współczuję. Ja tutaj nie będę się rozwijał, jak go rozwijać, jak tutaj powinniście zacząć, jeżeli tak jak wspomniałem, jesteście dopiero na początku, jak powinniście dalej cisnąć. Od tego powstały poradniki, w opisie tego filmu też tam jest taka tabelka z runami, gdzie tak naprawdę sami będziecie mogli sobie zobaczyć, na jakim w tym momencie jesteście etapie, na jakim E tak zwanym jesteście, dlatego że tak jak mówię, to 10 nowym kwadragintylionów to jest po prostu S151, czyli max, no ale nie będę się na takie tematy w dzisiejszym odcinku rozwodził, bo to nie jest żaden poradnik. No ale dobra, do zarządcy może przejdziemy sobie za momencik, dlatego że to jest takie, taka powiedzmy wisienka na torcie tego odcinka. Na początek co do Magusia, bo widziałem naprawdę masę komentarzy pod praktycznie każdym filmem, ktoś tam pyta, kiedy w końcu będą klikane lożki na tym Magusiu. No i już tutaj śpieszę z odpowiedzią. Lożki na Magusiu najprawdopodobniej będą klikane na styczniowej Wiedźmie, że tak powiem. Dlatego, że jak pewnie zauważyliście, teraz mamy co miesiąc w okolicach tam 15-20 dnia miesiąca mamy event Wiedźmy, który umożliwia po prostu wrzucanie wszystkich itemków do kotła. No i oczywiście taki event jest tutaj bardzo potrzebny, jak ja chcę te lochy klikać, no bo jeszcze mamy ponad 250 tornad do kliknięcia. Co za tym idzie, oczywiście będą itemki drogie leciały, no i te drogie itemki będziemy chcieli od razu do tego kotła sobie tutaj wrzucać, więc muszę to robić zdecydowanie na evencie Wiedźmy. No i właśnie pomyślałem, że ten styczniowy event Wiedźmy będzie w sam raz, żeby coś takiego zrobić. Pewnie w okolicach Bożego Narodzenia będzie legendarny loszek, jak to zawsze ma miejsce od tam kilku lat, więc po prostu na tym legendarnym loszku jeszcze tutaj troszeczkę wzmocnię swoją postać, jeszcze troszeczkę pachołki tutaj powzmacniamy, no i właśnie za około miesiąc od tego Bożego Narodzenia, w sumie to nawet nie cały miesiąc, no bo tak jak mówię, pewnie tam w okolicach 15-20 dnia miesiąca będzie ten event Wiedźmy, będę miał wtedy nie wiem który level, 460 coś takiego, może troszkę większy, no zobaczymy jak to wyjdzie. Tak czy inaczej właśnie w tych okolicach będę chciał te lochy klikać. Zrobię to raczej na live'ie, przynajmniej taki jest plan, dlatego że ja w weekendy nie mam za bardzo jak nagrywać odcinka, więc będę to chciał zrobić na live'ie, zresztą pewnie ludziom się po prostu spodoba jak to klikniemy na streamku, ja oczywiście to nagram, powycinam nudne momenty i też będzie z tego odcinek, więc mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony. No i po prostu taki jest plan. Jeżeli chodzi o takie smaczki jeszcze co do tych lochów, to mogę wam tutaj zaprezentować. Ostatnio w SF Toolsie pojawiło się coś takiego, co widzicie w tym momencie na ekranie. Jak wejdziemy sobie w SF Toolsa, jak wejdziemy sobie w symulator lochów, też na temat SF Toolsa nagrywałem tam chyba z dwa odcinki, więc możecie sobie obejrzeć, jeżeli nie wiecie w ogóle o co chodzi. No ale tak czy inaczej wchodzimy w SF Toolsa, wchodzimy w symulator lochów, wybieramy naszą postać tam z tej listy rozwijanej. No i ostatnio pojawił się dodatkowy guzik, który jak macie ustawioną polską wersję strony nazywa się po prostu więcej, jak macie angielską no to more, wiadomo. Tak czy inaczej pojawiło się coś takiego, co po prostu liczy nam ile expa wyciągniemy z lochów, które w tym momencie na danej postaci jesteśmy w stanie zrobić. I jak klikniemy sobie prawym przyciskiem myszy na ten przycisk, to możemy ustawić od ilu procentów będzie nam to liczyło. Czyli na przykład ja w tym momencie na Magusiu ustawiłem sobie od 0,5%, dlatego że tak gdzieś mniej więcej
będę się starał klikać. Wiadomo, że jak będziemy mieć tam 0,20, 0,25, no to już ciężko, no ale tak właśnie od 0,5% w górę to już są takie w miarę fajne procenty, żeby to starać się ubić. No i właśnie coś takiego sobie ustawiłem, kliknąłem potem lewym na ten przycisk, no i jak widzicie, policzyło mi ile jestem w stanie wyciągnąć expa z lochów w tym momencie na magu i jest to prawie 24,5 miliarda expa. Ja tu mogę w sumie odpalić kalkulator, żeby wam to też, powiedzmy, policzyć. Pamiętajcie, że to nie liczy expa z Tornada. Ja już sobie tutaj przed odcinkiem policzyłem, więc powiedzmy 24,5 miliarda expa, dodać 8,2, bo mniej więcej tyle wyciągnę z Tornada, czyli wychodzi nam, że z lochów po kliknięciu dostaniemy 32,7 miliarda expa. No i teraz wiadomo, 32,7 podzielić tutaj na 1,5, dlatego że 1,5 miliarda no to jest jeden level, cyk, no i nam wychodzą prawie 22 levele z samych lochów i to myślę, że na spokojnie, dlatego że te lożki raczej będą padać bardzo, ale to bardzo łatwo. Pamiętajcie, że ja to jeszcze testowałem na itemkach ulepszonych razy 10, gdzie przed klikaniem lochów będę chciał ulepszyć te itemki razy 15. Zobaczcie, że teraz mam wszystko razy 10, bo tutaj cały czas sobie odkładam te surki, żeby to mocniej poulepszać. Może nawet razy 16 się uda, zobaczymy, bo bardzo dużo mam tego odłożonego. Więc no mówię, 22 levele myślę, że lekko, a nawet więcej. Pamiętajcie też, że to działa tak, że na przykład jeżeli na loszek mamy powiedzmy, nie wiem, 0,40%, a potem jak go pokonamy, to na kolejnych trzech, bo tak się zdarza, mamy, nie wiem, po 1, 2, 3, 4 i tam więcej procent, no to to już nam dalej nie liczy. Po prostu jak widzi, że na dany loch mamy 0,40, to już tego lochu nie bierze pod uwagę, więc może być tak, że jak klikniemy coś na niższych procentach, to nam odblokuje kilku trudniejszych, kilku łatwiejszych przeciwników dla nas na dany moment, więc dzięki temu będziemy mogli jeszcze więcej tego expa zdobyć, no ale tak czy inaczej to jest taki przedsmak, ile tych leveli wbijemy sobie tutaj właśnie na tym magusiu, więc no mówię, jak to będzie w okolicach 460 levela, no to myślę, że jakiś, nie wiem, 480 to w ogóle lekko, jak nie lepiej, i potem oczywiście przejście na golda, taki jest plan, tak to będzie wyglądać, myślę, że połowa stycznia to będzie właśnie ten moment, kiedy te lożki sobie klikniemy, więc tu informacja do wszystkich, z racji tego, że już nagrywam ten odcinek właśnie z Magusia, no to myślę, że warto się do tego odnieść. No i dobra, kolejna rzecz, zanim jeszcze przejdziemy do tego zarządcy areny. Mamy dzisiaj 5 grudnia. 5 grudnia, ten odcinek wleci o 16. Pamiętajcie o osiągnięciu zdjęcia butów. Zdejmij buty, miej je w ekwipunku 6 grudnia o, no tam, minutkę po północy. Bardzo ważne, jeżeli jeszcze tego nie macie, ja tu już mam, no bo oczywiście jak postać wasza ma tam ponad rok, no to będziecie to mieli. Tak czy inaczej, jak tutaj tego nie macie, to pamiętajcie, żeby dzisiaj, jak już wszystko zrobicie na postaci, zdjąć sobie te buty, wsadzić do ekwipunku i tak po prostu trzymać postać i po północy to osiągnięcie wam wleci. To też jest bardzo istotne, mam nadzieję, to będzie taka nagroda dla osób, które od razu oglądają odcinki, a nie tam powiedzmy za dwa dni, no bo jak ktoś obejrzy za dwa dni, to bardzo możliwe, że nie da rady tego osiągnięcia zrobić, więc o tym musicie pamiętać. Kolejna sprawa to jest tak naprawdę to w sumie nawiązanie, bo ostatnio nagrywałem wam właśnie taki odcinek, a w zasadzie zrobiłem to na streamku, gdzie mówiłem, co dla graczy tutaj oznacza to, że mamy ten piękny motyw zimowy, mamy tutaj śnieżek na mapce miasta, no i generalnie co oznacza to, że w Shake się zaczęła się zima, no i tu wiadomo, zimowe pupile, świąteczne itemki do klaserka można zdobyć, tam też może niejasno powiedziałem, ale oczywiście jak ktoś jeszcze tych zimowych itemków nie ma w klaserze, to jest na przykład, nie wiem, o, powiedzmy ta broń, no to już te itemki lecą, czy to z lochów, czy to ze sklepu, czy to z misji i tak dalej, no i można już je sobie zdobywać, można również szukać po prostu w sali chwały, jak ktoś ich nie ma w klaserze, atakować osoby, które mają te świąteczne itemki, no i dzięki temu je zdobywać do klaserka. To też myślę, że powinienem tutaj sprecyzować bardziej. W ogóle dajcie znać, co myślicie o takich odcinkach nagrywanych na streamie, bo ja ten odcinek, który widzieliście ostatnio, on tam widziałem, że zrobił fajne wyświetlenia, tam w ogóle nikt nie narzekał i tak dalej, więc chyba takie odcinki wam się podobają, ale też możecie w komentarzach napisać, co myślicie, bo ja to chciałem nagrać jako osobny, zwykły odcinek, ale powiem wam, że ostatnio z tym nagrywaniem odcinków u mnie jest, no nie wiem, jakiś mam taki zastój już od jakiegoś czasu, może to widać, że te odcinki nie są takie, jakie kiedyś były, potrafię nagrywać początek odcinka po, nie wiem, pół godziny, nie? Początek, który trwa minutę, bo co chwilę mi coś nie pasuje, co chwilę coś bym inaczej zrobił i tak dalej. To jest oczywiście bez sensu, bo nikt normalny na to nie zwraca uwagi, no ale ja mam taki umysł perfekcjonisty i ostatnio powiem wam, że jakoś te odcinki mi nie pasują, te, które nagrywam, nie wiem czemu, coś powiem wam jest nie tak, no ale właśnie przez to, że nie dałem rady tego nagrać, no to zrobiłem to na streamie i wleciał taki odcinek, może trochę chaotyczny, trochę tam było tej zimie, trochę klikania lochów, no ale dajcie znać po prostu, czy takie odcinki poniekąd nagrywane na streamie są dla was ok i spokojnie
wam się to oglądało. No, ale tak jak mówię, więc mamy zimowe pupile, mamy to osiągnięcie, o którym musicie pamiętać, bo dzisiaj o północy należy te buciki mieć właśnie w ekwipunku, to też istotne, bo dzisiaj jest piąty, tak, dzisiaj jest piąty, więc idealnie ten odcinek sobie nagrywamy. Także pamiętajcie o tym. Co więcej mogę tutaj powiedzieć? To, o czym nie powiedziałem, to oprócz zimowych pupili możemy również złapać roguna. I tak jak zimowe pupile możemy złapać sobie do tam bodajże końca lutego, dopiero od marca się zaczynają wiosenne, tak roguna tutaj w świetle można złapać tylko w grudniu, więc pamiętajcie o tym, żeby tutaj tego roguna sobie schwytać, bo następna okazja dopiero będzie za rok, więc jak macie już go odlokowanego, to oczywiście też go łapcie. No i co? Te itemki świąteczne, motyw świąteczny, raczej tutaj więcej rzeczy chyba nie ma do omówienia, jeżeli chodzi o tą zimę. Piszcie w komentarzach, czy poprzedni odcinek wam przeszkadzał, czy wolelibyście go jako normalny odcinek, a nie taki wycinek ze streama. Jestem po prostu ciekaw. Dobra, no i teraz wisienka na torcie, bo trochę się tu rozgadałem, czyli ten zarządca areny. Jak to tu wyglądało na tym koncie, bo masa osób, nawet Polaków, która gra tu na W50, zapewne ma tego zarządcę areny już na spokojnie zrobionego. Tak jak wspomniałem, kiedyś było tak, że w ogóle nie było chyba tego ekranu końcowego, który zaraz wam pokażę, bo on naprawdę wygląda świetnie. W ogóle chyba tego nie było, jak się nie mylę. No i nie było również tego osiągnięcia runiczny imperator, dokładnie tego. Więc po prostu ja robiłem tak, że oczywiście rozbiłem tego zarządcę areny, tak jak mówię, odsyłam do poradników, jak to wszystko robić, jak to wszystko ulepszać i o co w ogóle chodzi z tym zarządcą areny. Tak czy inaczej, ja go sobie rozwijałem powolutku. Potem, wiadomo, wbiłem E70, na tym E70 jest fajny boost, bardzo szybko się wbija E100 od E70. No i tak naprawdę po wbiciu tego S100 już mamy szansę na maksymalne runki, czyli tutaj 60% w broni, 50% złota, jakaś łączna odporność 25 i tak dalej. No i ale wiadomo, na początku, jak dopiero co dobijemy to S100, no to szansa na te maksymalne runki jest dość niska, więc ja tak sobie zawsze jeszcze kupowałem te skipy u tego kupca, jeszcze tutaj resetowałem w miarę regularnie, robiłem to do około S120, S125, no i na tym etapie już fajnie dość leciały te maksymalne runki, więc ja na jakimś tam weekendzie epickim szukałem tych maksymalnych runek. No i jak je znalazłem tutaj dla siebie, dla pachołków, to po prostu totalnie olewałem tego zarządcę areny. W ogóle tu nie wchodziłem, w ogóle ta zakładka mnie nie interesowała, nie robiłem resetów, nie kupowałem tutaj nic u tego kupca, no bo wiadomo, zostały mi do kupienia same skipy, skip 7-dniowy, który się najbardziej opłaca, to jest 25 grzybów, więc no średnio opłacalne, także totalnie tego zarządcę olewałem i w ogóle mnie on tutaj nie interesował. No i właśnie z tego wynika mój zastój, że dopiero teraz go na tym koncie kończę. Ciężko mi będzie powiedzieć wam, ile mi w ogóle zajęło właśnie w takiej grze na grzybach, czyli po prostu kupowanie ulepszeń, tutaj kupowanie potem tego skipa 7-dniowego codziennie i tak dalej, i tak dalej. Ciężko mi będzie, dlatego że miałem tą przerwę, nie? Ta przerwa trwała naprawdę długo, więc nie powiem wam, ile przy takim, powiedzmy, no nie jakimś tryhardowaniu, bo ja tego kupca, zaraz wam tu powiem, kupowałem codziennie rano, a nie co 20 godzin i tak dalej, no ale mówię, miałem tą przerwę, więc wam nie powiem, ile mi to zajęło, żeby wbić od tego E1, powiedzmy, do tego E151, ale na przykład na takim wojowniku już nie miałem takiej przerwy, tylko na wojowniku leciałem sobie dalej. Tutaj znowu zapomniałem poulepszać tego kupca, ale dlatego, że robiłem reset przed odcinkiem, chciałem to porobić, potem stwierdziłem, że nagrywam odcinek, no i zapomniałem, więc możemy to w sumie teraz zrobić. Właśnie na takim wojowniku regularnie tutaj, mimo że mamy już te maksymalne runki, mimo że jak widzicie już naprawdę sporo tych run tu mamy, no i no mówię, mam maksymalne runy, no to nie robiłem tej przerwy, tylko regularnie tutaj kupuję codziennie tego skipa 7-dniowego, więc na, powiedzmy, jakimś tam odcinku z wojownika wam powiem, ile dokładnie czasu mi zajęło od E1 do E151, żeby tutaj po prostu zamknąć tego zarządcę areny, no nie? Tego menadżera areny w zasadzie. No i mówię, miałem tą przerwę, zatrzymałem się na tym W50 na jakimś S125, to tam około, nie pamiętam dokładnie, no ale potem weszło to osiągnięcie, wszedł ten end screen, powiedzmy, tego zarządcy areny, no i stwierdziłem, że w końcu się trzeba za to wziąć i około 2-3 miesiące temu, nie pamiętam teraz dokładnie, plus minus coś takiego, zacząłem sobie znowu tam zaglądać, czyli po prostu kupowałem te skipy 7-dniowe codziennie. To też musicie brać pod uwagę, że ja nie robiłem tak, że wstawałem, nie wiem, w środku nocy i starałem się tego kupca łapać co 20 godzin, tylko codziennie rano na spokojnie, bo mi się nigdzie nie śpieszyło. Codziennie rano wstawałem, logowałem się na postać, kupowałem tego kupca 7-dniowego, tego skipa 7-dniowego u kupca. Robiłem reset po tym skipie, czyli tak jak teraz, widzicie, dzisiaj rano sobie kupiłem, po tym skipie
wzrosło mi tutaj do 2,2, no i teraz jakby to jeszcze nie był koniec, to bym sobie zrobił ofiarę, zrobiłbym sobie po prostu znowu te ulepszenie budynków, tutaj powiedzmy poulepszał tak jak tylko mogę, no i czekał na dzień jutrzejszy, żeby znowu tego skipa rano kupić i żeby znowu tutaj zrobić reset. Tak to wyglądało, bez żadnego tryhardowania. Wiem, że co niektórzy tutaj rekomendują, żeby toaletę co dwa tam cykle, czyli prawie co godzinę sobie resetować to wszystko, jak tylko ta toaleta dwa cykle zrobi i tak dalej. Tak można się bawić, jak jesteś na tym poziomie E70 i tam w górę, powiedzmy, jak już masz te maksymalne runki, to raczej nikomu się nie chce poświęcać tyle czasu w swoim życiu, żeby tego zarządcę tak idealnie od linijki rozbijać, więc ja mówię, na grzybkach kupowałem te skipy codziennie, ale bez jakiegoś tryhardowania, także jak tu na wojowniku dobijemy do końca, to powiem wam, ile dokładnie bez takiej większej spiny to wszystko, ile czasu mnie to wyniosło, no ale tak czy inaczej zarządca areny jest straszny, no tak jak mówię, miałem E125, codziennie kupowałem skipy 7-dniowe, a mimo to zajęło mi to te powiedzmy 25 poziomów runek, czyli tak jak mówię, od E125 do E150 zajęło mi to około, nie wiem, no z 2-3 miesiące, kupując codziennie skipy 7-dniowe i tutaj jak widzicie na maksymalnych ulepszeniach, czyli full platynki, więc po prostu jest to masakra dla graczy free to play, którzy mają tam tylko toaletę i ewentualnie potwory ozłoconą i przyspieszoną. Potwory tam mówię ewentualnie, no bo tak się zaleca, żeby na pewno toaletę jako free to play przyspieszyć i ozłocić, ewentualnie potwory, jak się ma tam więcej grzybków troszkę. Tak czy inaczej, no masakra, nie? Jako gracz free to play to naprawdę kilka ładnych lat, żeby w ogóle zdobyć te maksymalne runy, a co dopiero mówić o zamknięciu. To jest tragedia, nie? Bardzo męcząca rzecz, bardzo taka upierdliwa, bardzo czasochłonna, bardzo grzybochłonna, że tak powiem. No ale w końcu nam się to udało, niedługo też nam się tu na zabójcy w ogóle uda to zrobić, no i w końcu będziemy mieli to z głowy, ale dobra, tak to po prostu wyglądało, bez większej napinki, z dość długą przerwą, jak nie było tego osiągnięcia, ale w końcu mamy to zrobione, no i uwaga, robimy to, wszystko się nagrywa, wszystko tutaj działa. Żeby tego, powiedzmy, no musiałbym czekać, aż zabójca znowu wbije, żeby wam nagrać taki odcinek. Dobra, robimy resecik, cyk, cyk, no i dobra, mamy to. I zobaczcie, mieliśmy 10, w sumie mamy cały czas 10,43 nowym quadragintiliona runek. Od razu nam osiągnięcie wpadło, mamy runicznego imperatora, kontynuuj. No i mamy tą piękną graficzkę, jak widzicie. Tyle, ile runek udało nam się po tej ofierze uzyskać, tyle mamy tutaj napisane. Każdy ma wiadomo inaczej, bo na przykład, nie wiem, niektórzy sobie mogą odkładać dalej, nie robić tego resetu, to też w sumie śmiesznie, ale wiem, że niektórzy tak robią. No i mamy, brawo, udało ci się ukończyć menadżera areny, nikt już nie wątpi w twoją smykałkę do interesów, masz teraz dostęp do najlepszych run. No i mamy tutaj wszystkie nasze atrakcje, w jaki sposób były ulepszone, no i taka piękna... No kurde, to można zwijać? To nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Taka piękna graficzka, mamy Shakesa, mamy Fidgeta, trzymają runki, no zajebiście, powiem wam szczerze, to wygląda. No Shakes pod względem graficznym jest bardzo często bardzo ładny, no ale tak jak wam wspomniałem, aha, tutaj mamy tą zwykłą arenkę, no tak to po prostu wygląda, gdy tego zarządcę ukończymy. Mamy to osiągnięcie, mamy maksymalne runki, mamy wszystko to, co mieć chcieliśmy. I teraz uwaga, ktoś powie, ok, ukończyłeś zarządcę areny, czyli teraz pewnie na każdym epickim itemku będziesz miał maksymalną runkę. No otóż nie do końca, nie jest niestety tak kolorowo, jakby się mogło wydawać, dlatego że w tym momencie, gdy ja mam już tego zarządcę ukończonego, gdy już tutaj nic nie mogę robić, nic nie mogę kupować, nic nie mogę ulepszać, żadnych atrakcji, to tak czy inaczej mogę zdobyć albo maksymalną runkę, czyli powiedzmy 60% w broni, albo runkę maksymalną minus 1, czyli na przykład jeżeli chodzi o broń, to będzie to albo 59%, albo 60%, jeżeli chodzi, nie wiem, o szanse na epickie przedmioty, no to albo 50%, albo 49%, więc jeszcze tego gwarantowanego maksa nie mam. Czemu to tak jest zrobione? Nie mam pojęcia, bardzo to jest dziwne. No wiadomo, że tak czy inaczej, no większość tych maksymalnych runek już będziemy mieć tutaj, będziemy zdobywać po prostu, no nie, no bo to jest jednak bardzo duża szansa już w tym momencie, no ale tak czy inaczej, moim zdaniem, skoro już dostaliśmy taki ekran końcowy, skoro dostaliśmy to osiągnięcie, no to powinniśmy mieć po prostu już dostęp do samych maksymalnych runek, no ale tak to jest zrobione, może kiedyś to zmienią. Tak czy inaczej, wreszcie udało nam się to zrobić i to tak naprawdę jest głównym tematem tego odcinka. Pięknie wam dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie.
chciałem zrobić z tego 10 minut i tak wyszło prawie 20, nieważne, ja nie umiem nagrać krótkich odcinków. Wszystko, dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, raz jeszcze subskrybujcie dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, na jakim etapie wy jesteście w tym zarządce areny, no i kciuka w górę, pamiętajcie, żeby zostawić, nie zapominajcie o tym, no a ja wam raz jeszcze pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!